Siemanko, witam was w drugim odcinku serii Raft. Drugi odcinek zaczynamy tutaj od najpierw skupienia się na stworzeniu siekiery, tak? Po prostu tutaj któryś z widzów mi polecił. Nie wiem dokładnie do czego to jest. Może być użyta do ścinania drzew. Okej, okay, czyli robimy najpierw szybko linę. No i jednak kokosy z tego spadać chyba nie będą, chyba że uderzymy w to siekierą, więc testujemy na sam początek. No jednak chyba nie działa na tym. Może, nie wiem, może za małe to drzewo jeszcze jest, może musi jeszcze urosnąć. No dobra, no to na razie siekierę przetestujemy jeszcze może na różne sposoby. Tutaj nam pełno przedmiotów się zawieruszyło, więc je zbieramy. Ok, fajnie, beczka leci. To zaraz po prostu, no taki plan mamy, że zaczniemy budować schody i powiększyć jeszcze naszą tratwę po prostu. Tylko zabierzemy beczkę i biorę się do roboty. Ok, desking sobie tutaj się robią. Ok, to robimy tak. Zaczynamy od tego. Potrzebujemy sporo liny. Dobra. Ok, muszę poczekać tak naprawdę. No tak to jeszcze naprawdę nie było, żeby dwie beczki za sobą. Wziąłem przed chwilą sobie jedzenie, zjadłem dwie rybki. Rekina zostawiam na później. No i trzeba teraz jeszcze wody się ogólnie napić. Dobra, napoję całkiem. Teraz to wstawić na później już. Trochę mnie denerwuje, że to mi nie wpada tutaj na puste pole, tylko muszę zawsze tabem wchodzić. Okej. Okay. Tutaj coś jest. Często itemy po prostu nie widzę ich, ale jak naceluję, to jednak są tam pod tratwą. Dobra, robimy teraz tą linę do końca. I możemy wziąć młotek i dobudować. Ok, tutaj będą ciągnąć się schody odtąd, postaram się zrobić to. Nie grałem za bardzo często w takie gry, więc może mi to nie wyjść i według moich myśli zrobię to źle, ale zobaczymy. Czyli to jest stairs. Ok, rotate, czyli w tamtą stronę możemy. No ok, zróbmy to tak. Tutaj chyba możemy już robić podłogę. Tak. Nie wiem, czy tak to powinno wyglądać. Tu dalej nie mogę. To naokoło drzewa sobie tak fajnie zrobić. Ok, jakoś to już wygląda. Chociaż nie wiem, czy to wyżej nie powinno być. Aha, to jest do podtrzymywania. Dobra. To było ogólnie... To było chyba na młotku. Tak, tak, tak. I zrobimy teraz to tutaj. A tutaj będzie ogólnie z tym kłopot. To pociągniemy na razie podłogę tutaj. A zresztą będziemy potem myśleć. To musi być pewnie co dwa. Idziemy dalej. No, podłoga, podłoga. Okej. Weszliśmy sobie w nasze drzewo. Fundament drzewa. Tutaj tego... Tak możemy jeszcze zrobić. Dobra, brakuje nam desek, czyli teraz zbieramy nasz łup, który się zaplątał w siatkę, ale pięknie. Jeszcze tutaj zaraz będę planował poszerzenie o jeden. O, nic nie brakuje. Mięso by się przydało kolejne. No i zaraz to naprawię. Trochę z tym powalczę, z tą deską. Dobra, idziemy... Nie.
Nie wiem, jak tutaj ogólnie to zrobić. Raczej tam dalej nie pociągnę. Jeszcze jeden ten filar można zrobić. Chyba tak trzeba. Dobra. No za pięknie to nie wygląda, ale myślę, że będzie dało radę to po prostu rozszerzyć, żeby właśnie wyglądało ładnie. Czyli tak naprawdę dobudowaliśmy szybko drugie piętro. Tutaj nie za super to zrobiłem. Nie wiem, może to na razie zniszczę. Aha, repair pójdę od razu naprawić. To... O, aha, desek. Jak widać, właśnie ta beczka jeszcze tu wpadnie, ale tamte dalej przedmioty już popłyną, więc żeby jeszcze więcej tego mieć, tam do tamtąd co tam płynie nie będę budował, ale o jeden sobie rozszerzę. O właśnie, beczka nawet nie chce dopłynąć. Więc szybkolina. Dobra, musiałem zebrać. Tutaj jednak też zbuduję. Okej, jakiś pomysł już mam, tak myślę, żeby rozwinąć swoją tratwę i żeby nie robić syfu, całe drugie piętro tutaj zrobię w tych nasionkach, po prostu nasiona będę siał, żeby mieć zapas żywności. Woda oczywiście zostaje na dole, żebym mógł szybko po prostu w razie czego napełnić kubki i ją zaparzyć. Jedzenie tak samo, może być na dole, po prostu sobie podział taki zrobię. Na drzewa tak samo, gdzieś w jakimś kącie ułożę, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj deski mi uciekają, więc kolejny plan jeszcze postawić tutaj siatkę. Niszczy się siekierą, wystarczy przytrzymać, ładuje się taki pasek i mamy oczywiście zniszczone. Dobra, czyli teraz młotek i dobudowujemy. Nie, sieć. Czyli najpierw potrzebujemy to, a potem żeby sieć zrobić, desk z tym, z liną i ok. Jest to jakoś rozszerzone. Pozbieramy teraz wszystko. No i już powoli będę... Aha, tutaj jeszcze dokończyć, wykończenie. Lecimy do góry. Teraz będziemy tutaj kłaść te... To po prostu to coś. Okej. Okay. Jeszcze jedno za chwilkę. Jest noc, czyli teraz no trochę słabo oświetlone mam, ale i tak przedmiot mi padają, nie muszę ich łapać. Więc na chwilę pauza. Trzeba w końcu ryby połowić, bo mam dwa kawałki mięsa, długo nie jadłem. A piece puste stoją. Grille, jak to nazwać, ale szybko. Jeszcze wczoraj myślałem, że tak naprawdę po pierwszym odcinku już nie będzie co robić, skoro już tak łatwo wszystko zdobyć. Ale nie, jednak no ciekawie można nawet pod wizualnie swój budynek zbudować, swoją tratwę. No bo u góry zrobię sadzonki i tak dalej, a wraz z aktualizacjami, bądź może, nie wiem, czasem, może gra staje się trudniejsza. Jednak będzie dzień, gdzie no będzie po prostu ciężko, jakaś watacha rekinów może zaatakuje, no nie wiem, no na pewno w takiej grze musi coś się dziać, bo gdyby miało być cały czas tak samo, to by było za łatwo. No, nawet bardzo łatwo, tylko ryby się łowi, więc można troszkę czasu poświęcić, żeby mieć na zapas. Wczoraj troszkę musiałem dłużej czekać, albo takie miejsce znalazłem. Na razie rekina nie słyszę, więc tutaj bez obaw. Jeszcze raz podejdę do tego drzewa za chwilę po kolejnej rybie i zobaczę, czy jednak ten pasek się nie napełni, bo ja tak stukałem jak w The Forest, ale co prawda może być... Także muszę jednak może przytrzymać, żeby ściąć to drzewo. Czyli bierzemy siekierkę. Ryb 10 nałapałem, to już dwie włożymy. Żeby wody napić się jeszcze. Ok, full mamy.
Zaraz do skrzyneczki będziemy wkładać nasze materiały, bo mam tego pełno. Już w miarę na zapas. O, jak pięknie, ile desek. Tu mamy te steki jeszcze. Dobra, myślę, że możemy je zjeść. Ale bardzo dużo on daje, więc jeden zostawię na później oczywiście do skrzynki leci. Rybę zaraz pieczoną sobie zjemy, by dokończyć. Dobra, powoli będzie słońce wstawało. Jedna beczka mnie ominie. W przyszłości oczywiście to się rozszerzy. Ok, skrzyneczki do nasion już położone. Jakieś tutaj ziemniaki mam, surowy ziemniak. Aha, surowy ziemniak mogę albo zasiać, tak? Albo upiec. Dobra, teraz co z tymi nasionami? To są nasiona chyba do stawiania drzew ogólnie. Dobra, trzeba ogólnie popilnować, czy rekin nie atakuje, bo zbyt długo tutaj czekam i właśnie atakuje. A, jak szybko. Popłynąłbym za tą beczką, ale nie ma co za jedną beczką ryzykować, gdzie już mamy tyle tutaj zbudowanego. I tak długo przetrwałem. Ciekawi mnie, czy tutaj dzień pokazuje, bo nie pisze, który dzień przetrwałem. Jakbyście coś wiedzieli, to oczywiście poinformujcie mnie o tym. Przyda mi się taka informacja. A skoro gra survivalowa, to myślę, że powinna być taka. Dobra, nie wiem, zobaczyć miałem to drzewo, czy da się jednak i ściąć. Da się! Lecą mi deski. O, kokos! Tylko łap, bo wpadnie do wody. Ale w sieć chyba? Jest, w sieć to wpadło. A jak ładnie, dobra. Drzewo ścięliśmy. No myślę, że zasiać można kolejne. Tak, świetnie. Czyli mamy. Super już. Okej, to bierzemy. Gdzie? Tutaj mam nieogar właśnie, no muszę tak biegać naokoło wszędzie. Zaraz będę wszystko ogarniał. Trochę to mnie denerwuje, bo ten filar mi tutaj przeszkadza. I siatki wolałbym, żeby były już tutaj chyba jednolicie. W sumie nie, bo wtedy to będzie mi przeszkadzać, będę musiał tak chodzić. Ja już bardziej tutaj dla wygody, a nie dla przetrwania coś robię. Okej, pomysł kolejny. Buduję tu kolejne deski. Tu będą same drzewa, bo one dużo miejsca zabierają, tam mi jest niepotrzebne. Naokoło zbuduję siatki, gdy będę wtedy siekierką uderzał w to drzewo. To wtedy mi kokosy nie będą wpadać do wody. Przed chwilą jak chciałem zbierać, chyba mam za dużo przedmiotów, to beczka moja do wody wpadła. Taka jakaś mała beczka wypadła ze mnie. Dobra, drzewo tutaj. Gwoździe potrzebujemy, aha, linę. Dobra, mamy jej mało. Szybko zbieramy. Biegniemy. Rekin popływa. Teraz się z nim zajmiemy. Przydałoby się kolejne mięso z rekina. U góry już trochę zasiałem, widać, jak rośnie to wszystko fajnie. Dobra, mieliśmy zająć się tym. Udało mi się jedno zrobić. Jak najdalej, żeby to się zmieściło. Okej. Dobra, kolejna noc nastaje, ja muszę coś zjeść, czyli jemy dwie ryby i się pochwalę tutaj, mam już 6 upieczonych ryb, steka z rekina i kokonat, czyli kokosy. W porządku ogólnie jest, 3 drzewa już mi rosną, tutaj czwarte mi się nie zmieści, ale sobie specjalnie tutaj rozszerzę jeszcze, żeby jedno było. Czyli no potrzebujemy tak naprawdę samego tego do drzewa, dalszych lin, czyli muszę jeszcze pozbierać tych zielonych. Właśnie rekin zaatakował, udało mi się go zabić, nie zdążyłem przycisku nagrania włączyć, czyli idziemy to piec. To niech tutaj będzie. To już raczej nie rośnie, to jest do zerwania, więc zaraz będziemy zbierać nasze plony.
Ale jeszcze dokończę ostatnie drzewo. Już chyba myślę, że mogę. Nie, jeszcze nie mam, czy te liści same te wpadają. O, liść. Jeszcze jednego mi brakuje. Ok, stawiamy ostatnie drzewko. I siejemy. Je. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery. To będzie później do zniszczenia, żeby mi tam nie przeszkadzało nic. Będziemy dalej modernizować naszą tratwę. Jeżeli chodzi o górę, nasionka, tak, drzewa nie zasiejemy w takim czymś, ale ziemniaka, owszem. Ok, to będzie do zerwania, tylko jeszcze może coś mam surowego? Nie, tutaj nic nie mam, więc teraz zbieramy. Aha, działa to tak, że jak zerwię, to dalej mam surowego. Bez? Mogę... nie rozumiem. Nie mam pojęcia, o co chodzi, bo... jak sieję, to rośnie i znowu zrywam to samo, raw, czyli surowe. Może być upieczone. No to zobaczymy. Jeżeli byście chcieli live'y z takiej gry, to piszcie. Można takie coś zrobić, nie ma problemu. Tutaj wyłącznie od was zależy. Brak mi się kręci, zaraz zaatakuje chyba. Jak palmy rosną od największej do całkiem najmniejszej. Kolejna beczka. Takie coś się dzieje, jak nie mamy miejsca w ekwipunku. Więc trzeba coś zrobić. Okay. Mamy upieczone. Co, zjemy to? Ale dużo daje. Teraz trzeba wody się napić. Ok, i dalej ogarnąć sobie już pochować jedzenie. To jest do upieczenia, więc niech mi zostanie tutaj. To do zasiania, więc mogę schować, bo już nie będę za bardzo tego siał. A reszta mi jest potrzebna. Mam jeszcze jedno drzewko. Zobaczymy, co z tym zrobić. Może zrobimy większą plantację. A czemu nie w sumie? Może dwa wejdą? Dobra, to robię to, jeszcze raz poszerzę i niszczymy, niszczymy tamto. Siekiera i dobra. Aha, najpierw to. Tylko po prostu się w siatkę zapląta, tutaj nie mam co się martwić. Nasiona pochowałem. To było to. A, rekin. Aj. A, tutaj nie ma problemu, żeby to odbudować. Ale nie tak. Ma to jakoś wyglądać. Hak to tak naprawdę nie jest mi potrzebny. No ale jak tak zrobiłem, to będę musiał jeszcze zwiększyć tą tratwę, ale nie teraz. Teraz nie mam na to liści. Teraz po prostu trzeba dalej coś zacząć bardziej potrzebnego robić. To brzydko ogólnie wygląda, więc na razie to zniszczymy.
No, moja tratwa ogólnie prezentuje się już tak, z takiego kątu. Dobudowałem przed chwilą taki rządek, żeby tutaj mieć miejsce, od razu nie wpadać do wody, a akurat wpadłem. No to teraz wystarczy ją tylko poszerzać i jeszcze na górę jakoś sensownie zrobić. Żeby potem może trzecie piętro, o ile się da, zrobić, ale beczka mi tutaj płynie fajnie. No jedynie co mogę zrobić, to teraz masowo tylko po prostu coś stawiać. Mam pewno stanowisk do pieczenia. Te sobie tu zniszczę. Stanowiska zaraz sobie zrobię tutaj od wody. No aż tak dużo w sumie od wody nie będę chyba potrzebował. Ale zobaczymy. Nic mi tutaj nie szkodzi, żeby tak to robić. Dobra, ziemniaki mam pieczone, dwa zjemy. Resztę schowamy na wszelki wypadek. Okay, tutaj kokosy tak samo. Co tutaj mogę teraz wziąć? No, zbudować dalej jeszcze, żeby kolejne stanowisko pod wody zrobić, ale nie tak, znowu pomyłka. A, dobra, niech już tak zostanie. Dobra, idziemy to zniszczyć. Akurat pić mu się chce. Okay. I to bardzo. Się przyda trochę więcej. Nie no, kolejne dwa mam. To mi nie jest potrzebne. Nie chcę tego. Tylko to. To robimy linę. No i do tego potrzebujemy oczywiście kubki. Dobra, tyle mi wystarczy, już kolejnego nie potrzebuję. Tutaj przy okazji siatkę zrobimy kolejną. No, naprawdę mnóstwo tego mamy. To możemy wywalić. Da się to jakoś piekierką. No i właśnie o to mi chodziło. Zobaczcie, ile ryb naraz się teraz smaży. Jeszcze jedna mi w ręku została. Dobra, ale teraz muszę tak naprawdę pić chcę trochę. Ojej, nie wiem już co wywalać. To zrobimy coś takiego. Tego na razie nie zbieram, bo miejsca nie mam, ale ryby możemy spokojnie pozbierać, kilka zjeść, a tak naprawdę dwie, a resztę schować. Mamy już naprawdę ogromne zapasy. Buraki, dobra, pójdziemy zerwać to co urosło, bo chyba to się zrywa, nie? Smażyć. Tak naprawdę
jeżeli chodzi o przetrwanie, to tutaj już nie mam żadnego aspektu przetrwania, bo jestem samowystarczalny i to naprawdę ogrom. Możliwości mam tutaj. Jedzenie jest, woda jest, ogrom. Jest i kokosy są, nasiona są, w każdej chwili mogę coś zjeść. Mam mnóstwo zaopatrzenia na siatce. No nie wiem, co tutaj tak naprawdę już robić. Jedynie mogę wizualnie ulepszać tą tratwę. No ale wolałbym jednak, żebyście może mi coś zaproponowali, czy jednak w tej grze coś będzie nowego, czy tylko po prostu rozwinąć swoją tratwę. Ale w tym odcinku to by było chyba tylko na tyle. Po prostu no i tak jak drugi odcinek sporo zrobiłem, bo ta tratwa nie była tak ulepszona jak jest teraz. No was proszę po prostu o komentarze, czy to dalej nagrywać, jak to wygląda, czy po aktualizacjach będzie lepiej. Więc tutaj zdaje się na was, bo wy przeważnie wiecie więcej niż sam ja. No i ogólnie dzięki za obejrzenie. I poproszę oczywiście was, jeżeli się film podobał. O kurde, co ja zrobiłem? Wywal deski. Dobra, zrób to. Poproszę was o komentarze, łapki w górę, jeżeli film się podobał. No i subskrypcję kanału, bo na tym mi głównie zależy. Żebyście po prostu byli na moim kanale i śledzili moje filmy, proponowali coś zawsze nowego. Może do The Foresta ogarnę, zobaczę, może dziś by się pojawił filmik, może dziś coś nagram. W takim razie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i tak jak mówiłem, łapki w górę, subskrypcje, cześć.